Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj kilka pomysłów na prezent. Często wybieracie się do kogoś i do końca nie wiecie, czy dane zabawki, produkty ktoś ma. A ja mam tutaj takie zestawienie rzeczy, które nie są drogie, ale które mogą się bardzo, bardzo spodobać osobie obdarowywanej. Zacznę od takiej torebki na ramię, która wyróżnia ją to, że ma taką obwódkę brokatową i środek brokatowy. Ja mam akurat tutaj grafikę z Frozen, ale jest jeszcze Psi Patrol, jest Elena z Avaloru, są trolle, więc trochę tych grafik jest. Ona ma, słuchajcie, tutaj zapięte na gumkę, ale otworzę, regulowany pasek. To jest ważne, bo niektórzy noszą torbę, tak przykładając przez głowę, na boku, a niektórzy noszą taką torebusię na ramię, a jak właścicielka nie będzie wysoka, to możecie sobie tutaj to wyregulować. O, sama sobie może wyregulować, o, zobaczcie, i wtedy ten pasek będzie krótszy, o, nawet bardzo, bardzo, bardzo. O, tak, jest dużo krótszy i wygodny. W środku, ja tu mam wypełnienie, ale chcę Wam pokazać jedną rzecz, że ona ma taką podszewkę, łatwo ją będzie utrzymać w czystości. No, myślę, że bardzo fajny prezent, bo czasami chodzicie na wycieczki i trzeba coś tam drobnego zabrać, no i to myślę, będzie się świetnie sprawdzało. Ale w kwestii torebek to mam hit, moi drodzy. Pewnie macie takie bluzki cekinowe, które za jednym pociągnięciem zmieniają swoją grafikę. To dla wszystkich, którzy nie są do końca zdecydowani, lubią dynamikę w swoich stylizacjach, no tu właśnie taki pomysł na to, żeby w ten sposób się pobawić i zmieniać sobie na przykład do stroju, jaki wkładacie tutaj troszeczkę różu i zieleni niebieskiego, a tutaj proszę bardzo pomarańcze, takie kolory jesieni, piękny morski kolor. Torebka ma kształt takiego serduszka, też ma regulowany pasek. Zapinana jest na suwak, bardzo wygodna, troszkę większa od tej i myślę, że no bajer, to nie dość, że to jest relaksujące, no to jeszcze bardzo, bardzo ciekawy patent na wkomponowanie tego właśnie w taką podręczną torebkę. Rzeczą, która na pewno się przyda w każdym domu, to segregator. W psiaki albo w koty, a hitem jest, wiecie co? Uwaga! Ta-da! Jego środek jest bardzo mocny i wytrzymały, a przecież co, zbieracie naklejki, jakieś różne karty. Ta-da! Najdziwniejsze, najróżniejsze rzeczy, no i myślę, że taki segregator pozwoli Wam przechować je w porządku na półce, elegancko będą ustawione, myślę, że tutaj świetnie też się sprawdzą, o, zamknę go, świetnie się sprawdzą na przykład zdjęcia, no i porządek będzie, dokumentacja, może prace plastyczne jakieś, no to już od Was zależy. Co ja tu mam jeszcze? No dobrze, zacznę, totalny czad, słuchajcie, jedyny taki produkt, jaki możecie dostać, to jest magiczne lusterko. Zrobię sobie tu porządek, już Wam pokazuję. Magiczne lusterko jest tutaj na przykład na licencji troli, tu mam na licencji Psiego Patrolu, a co jest w środku? No w środku jest właśnie takie coś, takie sobie magiczne lusterko, ono ma takie dwie nogi, to jest właściwie taka niebieska płytka, która powoduje, że jeżeli po jednej stronie położymy grafikę, którą chcemy odrysować, tu akurat w licencji troli są przykłady różnych postaci, które występują w filmie, ale możecie tu równie dobrze położyć odbitkę swojego zdjęcia. I nawet jak nie potraficie rysować, to kładziemy po prostu po tej stronie białą kartkę. Ja tu mam już gotową grafikę, która rozrabiam, przepraszam, która pokazuje, jaki jest efekt, jak to się robi, a tak naprawdę po prostu kładziemy z jednej strony kartkę, z drugiej strony kartkę, mamy w zestawie komplet flamastrów, podniosę ten Psi Patrol, bo on jest bardzo fajny, o, zobaczcie, już proszę mi tu nie rozrabiać, mamy kilka flamasterków, takich malutkich, ale możecie użyć dowolnych mazaków, no ale fajnie, że już w takim kompaktowym zestawie te flamastry są, czyli mamy komplet, nawet możemy zabrać do podróży coś takiego. A na prezent super. I słuchajcie, teraz tak. Będę rysowała, patrząc się na tamtą grafikę. To nie jest łatwe. Wezmę sobie już ten rysunek, który zrobiłam wcześniej, tylko muszę wcelować, słuchajcie, w te proporcje i po prostu patrzę sobie tutaj w tą stronę i rysuję
patrząc na lusterko i dzięki temu będę w stanie odrysować nawet najtrudniejszy wzór, bo po prostu patrzę sobie na grafikę, która mi się odbija w tym magicznym lusterku. Naprawdę pomysł świetny, a prace plastyczne super, no bo naprawdę ciężko mi byłoby od ręki narysować takiego pięknego trola. O, królowe troli, a tutaj zupełnie świetnie mi to wychodzi. No dobrze, słuchajcie, to tak, tutaj jest zestaw jeszcze kartek, a Poppy myślę, że wyszła naprawdę świetnie. Dobrze, zrobię sobie porządek, to myślę, że się okaże hitem, szczególnie, że możecie wziąć dowolne grafiki, które będziecie odrysować z gazet, z magazynów, właśnie ze zdjęć, naklejek, wszystko, co tam macie pod ręką. Z kolejnych kreatywnych rzeczy, bardzo sprytny patent, tak wygląda w opakowaniu, tak wygląda poza opakowaniem. To jest, moi drodzy, takie pudełko magiczne. Tam, tutaj mamy akurat grafikę z Frozen. Tu mamy instrukcję obsługi, a tu mamy masę cekinów. I teraz możemy umieścić, ja je otworzę, pokażę Wam, jak wyglądają. Tu mamy takie cekinowe serduszka, tu mamy taką naklejkę gwiazdkę przestrzenną i widzę, że tu jest na nią miejsce. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I sami sobie komponujecie, ona jest samoprzylepna, więc trzeba zdjąć tutaj tą warstwę całą i przykleić, ja tak na próbę Wam pokażę, i przykleić po prostu do pudełka. I to samo robimy ze wszystkimi cekinami, które się tutaj znajdują. I takie własnoręcznie, pięknie ozdobione, o zobaczcie, to są takie kwadraciki, tu mam na przykład różowe, chyba takie, ale to już sami sobie wybierzecie, o zobaczcie, odklejam taki jeden kwadracik i przyklejam go sobie na przykład tu, albo biorę sobie taki fioletowy, ten niech będzie, i przyklejam go sobie tu. No i cały taki ozdobie, to będzie jeden wielki, świecący, błyszczący brokat, jakby był zaczarowany. O, a tu jest jeszcze szufladka, więc taka spora powierzchnia do przechowywania. Tu jest taki pojemniczek, no i tu wszystkie skarby, biżuterie, listy, pamiętniki, naklejki, no co tam Wam przyjdzie do głowy, jak najbardziej można schować. A to znowu jest kompaktowy patent na prezent i myślę, że bardzo kreatywna taka twórcza zabawka. No i na sam koniec mam takie torby na zakupy, ale moim zdaniem, jak ten prezent przygotujecie, to też będzie świetna torba prezentowa, która będzie miała dużo dłuższe życie. Wyjmę ją z folii, żeby ją było lepiej widać. Te torby też są na licencji. O, zobaczcie, mają takie brokatowe brzegi. Jak ją otworzę, to ona będzie dużo, dużo szersza. O, sporo się tu zmieści. O, tak wygląda z boku. O, i mam tutaj na przykład księżniczkę Zosię. No i może być jak najbardziej torbą prezentową, ale potem możemy w niej nosić jakieś cięższe lub lżejsze rzeczy. Cięższe, dlatego że ona po prostu ma mocną konstrukcję i się nie rozpadnie. O, zobaczcie. O, i taka księżniczka Zosia i prezent w tym będzie wow. Ale myślę, że się przyda na dużo, dużo dłużej. To jednym słowem praktyczna torba. No ciekawa jestem, co Wam się najbardziej spodobało. Piszcie na dole, czy magiczne lusterko, czy torebka na mega bajerze, a może segregatory, a może pudełko wyklejane takimi brokacikami, różnymi naklejkami. No bardzo jestem ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.